Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie m.in. o nowych polskich paszportach na stulecie niepodległości. Ponadto w chicagowskim kwadransie z kamerą gościmy na chicagowskim lotnisku O'Hare, gdzie drogą lotniczą z Azji trafiają syntetyczne narkotyki, pogłębiające epidemię opioidów w Ameryce. Sergiusz Drzemski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z. Sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. W przyszłym roku obywatele polscy będą mogli ubiegać się o nowy polski paszport. Obecny wzór polskiego paszportu niezmienny pozostaje od 2006 roku. W 2018 nowy polski paszport zawierał będzie motywy graficzne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nowy wzór paszportu, oprócz nowoczesnych zabezpieczeń, będzie również zawierał bardzo ważne przesłanie związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, mówi prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Jakub Skiba. Wydarzenie jest wyjątkowe. Stulecie niepodległości to jest wielka okazja do świętowania dla wszystkich Polaków i w kraju, i za granicą. No i w związku z powyższym przygotowaliśmy taki prezent. Prezent dla nas wszystkich i to właśnie ma być nowy paszport. Paszport jest dokumentem szczególnym, jest to własność państwa, jest to własność również osoby, która używa ten paszport, ale jest także swoistym świadectwem, swoistym symbolem przed władzami, służbami innych państw, które odwiedzamy. A więc ma charakter absolutnie szczególny i dobrze, żeby ten paszport zawierał treści, które każdemu Polakowi są bliskie, zwłaszcza w momencie, kiedy będziemy obchodzili, bo oczywiście rzecz dotyczy przyszłego roku, rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Paszport będzie dokumentem spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa, informują przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która oprócz paszportów drukuje także m.in. dowody osobiste i prawa jazdy, a także szereg innych polskich dokumentów państwowych. Jednak żaden z nich nie będzie posiadał tak nowoczesnych zabezpieczeń. To będzie przedsięwzięcie w wielu wymiarach nowatorskie. Będzie tam kilka technologii, które tylko my potrafimy robić w tym momencie. Oczywiście również ten standard osiągniemy, którym cechują się już inne paszporty używane na świecie aktualnie. Bo trzeba powiedzieć, że raz na kilka lat, na dekadę powiedzmy, należy tą technologię unowocześnić. Znaczy należy wydać nowy paszport, bo oczywiście wszystko idzie do przodu, także techniki fałszowania. Musimy być zawsze do przodu. Przypomnę, że żyjemy w świecie, który nie jest niestety bezpieczny. Kwestia identyfikowania tożsamości osób jest sprawą absolutnie kluczową. No i musimy oczywiście odpowiedzieć na to wyzwanie. No, wśród tych technik, które są rzeczywiście nowatorskie, w nowym paszporcie będzie nowa wkładka poliwęglanowa, która będzie zawierała tak zwane stronę spersonalizowaną. To, co dzisiaj w polskim paszporcie jest na okładce papierowej, będzie na sztywnej wkładce umieszczonej na specjalnych zawiasach, przymocowanej do paszportu. W taki sposób, że nie będzie można wyrwać tej wkładki bez zniszczenia całej struktury paszportu. Ja już tutaj nie będę opowiadał bardzo długiej listy różnych zabezpieczeń graficznych, elektronicznych, które ten paszport będzie posiadał. Naprawdę to będzie technologicznie bardzo zaawansowane i wyrafinowane przedsięwzięcie. W każdym razie mogę zapewnić, że będzie to rzecz bezpieczna. Podobnie jak na stronach wizowych amerykańskiego paszportu, gdzie znaleźć można ważne narodowe symbole czy miejsca, na wszystkich 19 polskiego dokumentu podróżnego z okazji stulecia odzyskania niepodległości zawarte zostaną symbole wyłonione w drodze konkursu, w którym udział brała także amerykańska Polonia. Chodzi o to, żeby Polacy byli dumni z tego wielkiego dzieła i z tych osób,
z tych wydarzeń, które miały miejsce przed 100 lat, około 100 lat, które doprowadziły do tego, że państwo polskie znowu powstało. I ta świadomość jest ważna dla Polaków w kraju, ale także dla Polaków na całym świecie. Także tutaj, w Stanach Zjednoczonych, Polonia amerykańska miała ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości. Takie wydarzenia, jak sformułowanie Błękitnej Armii, jak działalność Ignacego Paderewskiego, działalność Romana Dmowskiego i całego szeregu wybitnych postaci, którzy tutaj w Stanach Zjednoczonych zrobili naprawdę bardzo wiele dla sprawy niepodległości, no, musi zostać upamiętniony. Z tego wszyscy jesteśmy dumni. No i oczywiście komisja historyków, specjalistów w tej dziedzinie wytypowała 13 motywów, które powinny się znaleźć w tym paszporcie. W odniesieniu do pozostałych 6, ponieważ mówimy o 19 stronach wizowych tak zwanych, a więc w odniesieniu do tych pozostałych 6 zostało ogłoszone głosowanie. Ono miało miejsce od lipca do początku września, półtora miesiąca i efekt znakomity. Można było wybrać spośród kolejnych 13 tematów 6. No i oczywiście decydowała tutaj wielkość, ilość głosów oddanych na każdy z tych motywów. Ponad 760 tysięcy osób wzięło udział w tym głosowaniu internetowym. I tutaj z ogromną przyjemnością muszę powiedzieć, że również Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych brali udział i to wcale masowo, bo oddanych zostało 15 tysięcy głosów. I jeżeli chodzi o Nowy Jork i Chicago, to są te dwa największe skupiska, mniej więcej na tym samym poziomie. Także sprawa została zauważona i chciałbym mniejszym bardzo podziękować Polakom mieszkającym tutaj za udział w tym głosowaniu. W efekcie, w rezultacie mamy 19 motywów, które w pełni odpowiadają naszemu wyobrażeniu, naszej dumie z powodu właśnie odzyskania niepodległości. Pierwsze paszporty na stulecie niepodległości dostępne mają być w 2018 roku, najpóźniej do listopada, w którym świętowany będzie stuletni jubileusz. Zmiana wyglądu paszportu nie oznacza konieczności jego wymiany przez wszystkich obywateli, a dotyczy jedynie tych osób, których dokument straci ważność lub tych, które zdecydują się wyrobić paszport po raz pierwszy. W uzyskaniu paszportu na stulecie niepodległości pomóc ma również zmiana w przepisach. W tym momencie można ubiegać się o wymianę paszportu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ważności. Natomiast będzie zmienione przepisy w tym zakresie. Chodzi o to, żeby można było ten paszport zyskać, jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście będzie mógł złożyć wniosek. Więc to jest no, taki swoisty gest i chodzi o to, żeby no, umożliwić wszystkim chcącym skorzystanie z tej możliwości. Ale trzeba powiedzieć również bardzo mocno, że to nie jest obowiązkowe. Jak mówią przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, choć druk nowych paszportów nie jest tani, wykazywane do tej pory nimi zainteresowanie pozwala przypuszczać, iż wpływy z wystawiania nowych dokumentów przewyższą ich koszta. I choć na razie cena paszportu na rocznicę odzyskania niepodległości nie jest znana, już teraz przedstawiciele producenta zachęcają do ubiegania się o nie. Tutaj chodzi o tą politykę historyczną, politykę tożsamości, chodzi o dumę z tego właśnie dokumentu. Ja bym chciał Państwu może zaprezentować broszurę, którą wydaliśmy, muszę powiedzieć, że w rekordowym czasie 4 dni, tutaj właśnie przed przyjazdem naszym do Stanów Zjednoczonych. Broszura pokazuje szczegółowo, strona po stronie, jak ten piękny paszport będzie wyglądał. Proszę Państwa, to jest piękna rzecz i myślę, że każdy Polak będzie naprawdę bardzo zadowolony z posiadania takiego dokumentu. Panie prezesie, jeszcze zapytam, jaki dalszy cel podróży, jakie punkty podróży, najważniejsze cele, zagadnienia? Faktycznie na Chicago kończymy, tym razem oczywiście.
Odwiedziliśmy już Nowy Jork, również z takim właśnie przesłaniem. Jesteśmy przekonani, że właśnie wizyta w tych dwóch najważniejszych ośrodkach polonijnych na razie dla rozpoczęcia tej akcji prezentowania wystarczy. Ale oczywiście w przyszłym roku z całą pewnością będzie tutaj wiele akcji promocyjnych. Także będziemy obecni i będziemy zachęcali do uzyskania tego naszego pięknego produktu. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat. W Illinois z powodu przedawkowania opioidów w 2016 roku życie straciło ponad 2000 osób, a statystyki pogarsza dostępny w nielegalnym obiegu fentanol. Śmiertelnie trująca substancja wielokrotnie silniejsza od heroiny. Jej głównym producentem Chiny, a miejscem dostarczenia drugie największe po nowojorskim lotnisku JFK Chicago O'Hare International Airport. We wtorek 28 listopada w sortowni przy ratujących towarów gubernator Illinois Bruce Rauner w towarzystwie wicegubernator i dyrektora stanowej policji przyglądał się pracy funkcjonariuszy Biura Ochrony Granic i Policji Celnej, których zadaniem jest przechwytywanie narkotyków przemycanych na pokładach samolotów lądujących na O'Hare. O'Hare. W ubiegłym roku funkcjonariusze Policji Celnej i Pocztowej na O'Hare, którym przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować, przechwycili 82 paczki z fentanolem. To wynik jedynie przekroczony przez służby na nowojorskim lotnisku. Jesteśmy drugim w kraju lotniskiem, przez które na ulice naszego kraju dostaje się śmiercionośna substancja i musimy zaostrzyć walkę z przemytem opioidów i syntetycznych narkotyków, które trafiają tu z Azji, najczęściej z Chin. And our local law enforcement officials for their work. Przemyt fentanolu, z którym na ulicy mieszana jest w Stanach Zjednoczonych heroina, rozwija się szybciej niż odpowiadać mogą na to służby, o czym świadczą smutne statystyki zgonów w całej Ameryce. Seizures of fentanyl at ports of entry across the United States increased by over 150%. Przemyt fentanolów we wszystkich portach Stanów Zjednoczonych w roku fiskalnym 2016 zwiększył się o 150%. Większość z przemycanych narkotyków trafia na rynek poprzez 7 głównych sortowni poczty i paczek lotniczych, jak ta na chicagowskim lotnisku. W centrum dystrybucyjnym poczty na lotnisku O'Hare towary przesyłane drogą lotniczą są drobiazgowo sprawdzane. Także przy użyciu psów wykrywających narkotyki. Jednak, jak przyznają sami celnicy, rozmiary importu towarów na tym lotnisku sprawiają, że zbadanie każdej nadchodzącej przesyłki nie jest możliwe. O rozmiarach epidemii, do której przyczynia się nielegalny przemyt drogą lotniczą, najlepiej świadczą statystyki stanowej policji Illinois. Illinois has lost more people since 2008, then we've lost in car fatalities. Od 2008 roku w wyniku przedawkowania opioidów życie straciło w Illinois więcej osób niż w wypadkach drogowych i strzelaninach razem wziętych. I dlatego musimy zrobić co w naszej mocy, by powstrzymać ową epidemię. Nielegalny fentanol i chińskie opioidy dostępne na czarnym rynku jedynie pogarszają epidemię uzależnień od legalnie przepisywanych opioidów, mówi wicegubernator Illinois Evelyn Sanguinetti, która przewodniczy stanowej grupie zadaniowej do walki z epidemią opioidową. Of course, the goal is over the next three years to reduce opioid-related deaths by one third. And a lot of you are wondering how we're going to do that and what we've done thus far to do that. Well, through the work of our co-chair, Dr. Nirav Shah. Celem naszej grupy zadaniowej jest zmniejszenie liczby zgonów z przedawkowania opioidów o 1/3 w ciągu kolejnych 3 lat. Wielu z Was pyta, co zamierzamy zrobić i co zrobiliśmy do tej pory. Otóż mamy nakaz wykonawczy ułatwiający wszystkim dostęp do ratującego życie leku Narcan. Po drugie, zamierzamy wprowadzić program monitorujący dla lekarzy przepisujących opioidy i dla farmaceutów, by w porę rozpoznawać oznaki uzależnienia. W końcu przygotowujemy się do otwarcia całodobowej infolinii dla osób szukających pomocy, ponieważ tak wielu z Was informowało nas, że w kryzysowej sytuacji nie ma się gdzie udać. You know, we've been to many places throughout the state, and a lot of times I hear during our field hearings that they just don't know where to go. Jak mówią przedstawiciele Policji Celnej i Służby Ochrony Granic, w obliczu ilości wykrywanego przemytu niebezpiecznych dla zdrowia substancji, funkcjonariusze na lotnisku O'Hare International są drobiazgowo szkoleni w obchodzeniu się z substancjami, a także w stosowaniu Narcanu, leku odwracającego skutki przedawkowania opioidowego.
Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza.